Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Dzisiaj, słuchajcie, kolejna nasza wyprawa oczywiście z Jurkiem nad naszą ukochaną dziką rzeczkę. Dzisiaj spróbujemy przetestować nowy odcinek tej rzeki. Dawno żeśmy tu nie byli na tym odcinku. Jest wspaniała pogoda jak na razie. I zobaczymy oczywiście jak zwykle spinning w ręku i spróbujemy dzisiaj coś połowić na nowym odcinku, tak jak mówię. Rzeka widać jest wspaniała. Woda jest niski stan wody, ale tutaj przeważnie tak jest. Jak nie ma dużych opadów, to ona tak wygląda jak wygląda. Oczywiście my w tych gołkach będziemy się starać szukać tej ryby. Jeżeli się coś uda no złowić, to oczywiście spróbujemy to oczywiście nakręcić i wam to pokazać w dalszej części. Tyle naszego wstępu. My jak zwykle z Jurkiem bierzemy w rękę no i udajemy się nad naszą ukochaną rzeczkę i będziemy próbować łowić. Zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie na tym odcinku, bo ostatnio no nie było za dobrze. Wiadomo, tutaj z rybą nie jest aż tak dobrze, jakby się wydawało. Jest tego klenia sporo, ale mówię, głównie drobny kleń. Może dzisiaj coś innego się strzeli. Zobaczymy. To tyle. Na razie. Trzymajcie się. Jacek spinninguje nad przelewem. Ten już jest taki, bym powiedział, przyzwoity. Jak na tą wodę. Ładny. Wiedziałem, że tu w tym dołku kurczę musi być. Chodźcie do mnie, gości. O, ładnie zagryzł. Ten spokojnie zapakował. A taki ładny wziął. No. No stój, 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 stój. Zaraz się wypuścimy. Nie da się utrzymać w ręce. A ja tu w tej wodzie nie chcę. Zrobi. Ma zbliżenie? Tak. Ale taki silny, że. Jak zwykle uciekł. Sesji zdjęciowej nie budiet. No, chłopie, nie dało rady go utrzymać, no tak mocny, piękna sprawa, taki dołek, zobaczcie, nawis, lipa, tutaj jest i pod tą lipą tutaj jest wymyta rynna, gdzieś jakieś około 70-80 cm wody, widziałem pierwszy raz jak wyszedł i później jakiś czas nie było go, ale mówię, nie odpuszczę mu i w końcu wiedziałem, że jest fajny, no to już wymiar miało. 25 to miało bez niczego. No to już nie będzie w tym dołku nic, bo ten już strzelił w tym dołku. No i wypłoszył na pewno. Tak, jeżeli coś było, to reszta już będzie czujna. Już poszło, nie? Ale jest. Jest. Ładnie. I to nas cieszy. No. Pięknie poszło. Myślałem, że go tutaj nie wyjmę z tej wody, ale nie dał mi spokój ten dołek. No, no taki piękny dołek. O, zobacz ile tu jest wody, jak ja tu wepnę wędkę. O, chłopie, 70-80 cm, jak na tą wodę, to już są fajne dołki tutaj. No i udało się go wyjąć. Specyficzne miejsce, typowe naklenia. Nawis, drzewa, cień, także spokojnie mógł sobie tam stać. I nie pomyliłem się. Maleństwo się mi powiesiło, dosłownie parę rzutów oddałem niedaleko tutaj poniżej i znowu kleniuszek, ale o,
Maluteńki. To jest mały. Ale koło lipy jest skutecznie. No właśnie. Dwie rybki wyszły. Tak, dwie rybki prawie jest. O, na odcinku ja wiem, 10 metrów. No. Tam z tego dołka wyjąłem tego fajnego, a tutaj stukał i... Patrz. I dostukał się. Tak, i dostukał się jak zwykle. No dzisiaj, powiem kolego, jest lepszy dzień, bo widzisz co jest? Jest trochę pochmurno, teraz się zachmurzyło. Słońce nie przebija się tak od czasu do czasu i one nas tak nie widzą. A ostatnio było cały czas słonecznie, bezchmurnie, dlatego one nas widziały i uciekały z daleka. Dzisiaj już jest lepiej. Jak na razie jesteśmy, ja wiem ile? 20 minut? No tak, gdzieś wychodzi. 20 minut i jakieś dwa kleniuchy już tam mamy, kleniuszki. No. Niewielkie, ale są. Tak, ale już jest lepiej. No jak mówiłem, testujemy nowy odcinek. Tutaj dawno nie byłem, na tym odcinku też się pozmieniała, bo wiadomo, rzeka mędruje, raz tu gdzieś wymyje, tu jest znowu płyciej, tam znowu jest głębiej. No, brzeg, wiadomo, też jest dosyć zarośnięty, no trzeba się tam przebijać tym brzegiem i szukać tych dołków i tam gdzie dołek, tam praktycznie powinna być ryba i my to robimy z Jurkiem i próbujemy dalej. Jacek ma zaczep i próbuje wyhaczyć, uratować. Nie wiem czy woblerka, czy obrotóweczkę. I uratował. Jak zwykle. I odzowny stary ruski teleskop na końcu widełki. Jest! I znowu uratowane. Chłopie, to stary ruski teleskop. Ale ciągnie ten prąd, się wydaje. Nie, on jest dosyć silny, wbrew pozorom. Tam gdzie jest dołek jakiś, tak, tego jak to... dołek to ciągnie, trzeba uważać, bo chłopie można... Ten wymiewa zaraz ten piach spod nóg automatycznie i nie jest to... Trzeba... Można się skąpać. No tutaj utopić to się nie ma gdzie, bo tu jest płytko. Ale skąpać to bym się nie chciał. Mokry do auta iść. Udało się. Ale tu już wszystko wyposzone w tym miejscu, także trzeba iść w inne miejsce, bo tutaj wtedy już nic nie będzie. To idziemy dalej. I próbuję. Ale to nie była ryba, to tam była roślina. To nie było uderzenie. Ale tam jest ryba do wyjęcia z wody. Widzę, że tam następne miejsce jest bardzo ciekawe. Ładny przelew, ładny prąd. A i silny prąd. Trochę tych glonów też zielonych się wiesza, bo to się odrywa od wody i psuje pracę przynęty. No ale tak to już jest. Ale tam musi być ryba, nie ma bata. Tam musi być ryba. Jacek się rozechodził, trochę widzę. Powinna być, no, bynajmniej, bo tam jest takie piękne miejsce. Bankówka bym powiedział. A, już było branie. Teraz było branie, uderzenie, ale to było coś małego. Ale to było coś małego.
Jacek spinninguje sobie, idzie korytem rzeczki. Jurek tutaj taką fajną zatoczkę sobie znalazł, podmyta burta i pod tą burtą próbuje złowić jakiegoś kleniucha albo coś innego. No właśnie, ja też przedtem miałem wyjście okonia takiego, widziałem też, takie z 21-22 cm, więc okonie też tu są, bo widziałem go jak mi wyszedł raz. Tu mi to pod pień podprowadził, uderzał, ale jak zwykle się nie... A fajna burta tu jest. A proszę, jaka ładna podmyta burta tam. Nawis taki stromy. Drzewa, bardzo ciekawe miejsce, typowe pod rybę. Zobaczymy, czy uda się tu coś wyjąć z tej wody w tym miejscu. Mam nadzieję, że... No jest tych glonów trochę zielonych. No i one się czepiają, to jest prawda. Jurek ma okonia. Pokaż bliżej, Jurek. Czekaj. Czekaj. Piękny. Okoń się trafił. Tak. Pluskał się od dłuższego czasu tutaj i chciał być złapany. No widzisz? Widzisz? Zmieniłem obrotówkę na inną i tam już dopasowała się. Ładniejsze są te strony tutaj. Jest ich mniej, ale za to większe. Bo są dołki głębsze też. No, no właśnie, tu jest, są dołki głębsze. Głębsze dołki i one tu gdzieś... Jest ich mniej zdecydowanie, ale za to są ładnie większe. Rozmiarowo większe. Tak, wymiarowo są trochę lepsze niż na tamtym odcinku. Tam sporo, tylko że tam właśnie znowu dużo tego drobnego. Natomiast tu, tutaj... No i tutaj jest większy taki niedostępny teren. No właśnie, chodzić jest... Cięższy. Ta ruda meandruje bardziej dziko. Tego już tu nie ma. Wierzyć nie chcę. Glony czepiają. A nie tak. Nie ma ich w tym miejscu akurat.
Jacek znalazł dołek. Próbuję wyciągnąć jakiegoś klenia. Tak to jest. Nie miałem wyjścia ostatnio, nic teraz, że przez jakiś czas. Ale to nie ma. Trochę płytko, to była fajna dziura. Tu jest fajna ryba. Ale one mnie tu widzą z kilometra, chłopie, to będzie ciężko. Jednak coś się dzieje. Jednak było uderzenie. Nie był to olbrzym, ale pudło. W tej rynnie. O, widziałeś go? Przedszedł do samego końca. Piękna burta. Zaraz tu popróbujemy coś. A Jurek przyciął rybę. Nieduży klenik. Ale jest. I cieszy, aż z glonami się nabrał. Kolejna nasza ryba dzisiaj. No i o, wypadł z ręki, poszedł sobie. Ładnie, kolego, ładnie. Tak, by poszedł do wody. Tak, tak, no to wiadomo, żeby poszedł do wody, ale... Kleniuszek jest, maluch. Następny kleniuszek, ten troszkę większy taki, wymiarowy. Będziemy wypuszczali. Ups, poszło.
Jacek walczy jak zwykle. Znalazł burtę z rynną i daje. Następny kleniuszek. Także dzisiaj coś się dzieje. O, jeszcze ważka na nim siadła. Świetnie. Ruszamy. Popłynął. Następny kliniał. Też taki 25. No, ten już taki jest ładniejszy. Około 30 cm. A i wypuszczamy gościa. Dotlenimy trochę. Poszedł sobie. Proszę. Piękna moja rzeczka, wspaniała dzika. Fajnie, ale tu już nie jest tak urokliwie jak tam byliśmy w środku lasu, ostatnio. Jest inaczej, bo tam jest pełno drzew, tutaj jest więcej otwartej przestrzeni takiej. Tak, otwartej przestrzeni jest. Już tam jest lepiej trochę, ale też jest ładnie. Dzisiaj postanowiliśmy przyjechać przetestować, mówię, ten inny odcinek tej naszej ukochanej dzikiej rzeki. Miałem fajne trzy spiny dzisiaj, takie ładne. Ach, a szkoda, bo piękne były. Podobały mi się, jak na tą wodę, to naprawdę fajne były już te klenie. A teraz od jakiegoś czasu przerwa. O, jest! Popatrz się pan, coś mi się wbiło. Dopiero co zacząłem mówić, że nikt. Jest maluch. Dopiero co? Mówiłem, że nic nie ma. I wypuszczamy ryby. Ale woda tu jest jak chłopie, jak kryształ. Do kubka i pić. Do kubka i można pić. A już chciał Jacek powiedzieć, że ciężko z rybką, a rybka puk. Tak, o. Jedne. Udało się, no.
Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wyprawę oczywiście z Jurkiem. Kolejna nasza wyprawa wędkarska. Wspaniała pogoda. Teraz zaczyna słoneczko już przygrzewać dosyć mocno, więc my już powoli kończymy. I nachodziliśmy się dzisiaj z rybami jak zwykle, było jak było, ale dla nas to nie ma znaczenia. Nasz cieszy każdy wyjazd na ryby. Jakieś rybki się złowiło. Miałem piękne 3 sztuki dzisiaj, które mi się spięły. Naprawdę były fajne jak na tą wodę. Także jestem mega zadowolony. No i tyle, no na dzisiaj to już by było wszystko. Jurek, jak ci się podobało? Fajnie było, jak zwykle. Miło spędzony czas na łonie przyrody. Tak, oczywiście, no przyroda tu jest przepiękna okolica. Dzisiaj żeśmy testowali nowy odcinek tej naszej kochanej dzikiej rzeczki. Tutaj jest mniej lasu, więcej pól, łąk, znaczy łąk taki, no trawa wysoka jest dosyć, też ciężko się chodzi po tej trawie, wiadomo. Lato i ciepło jest, więc trawa wybujała do góry, trzeba się przez to przewijać. No ale tak jest, tak wygląda wędkarstwo, niestety. Nie ma nic za darmo, jak się to mówi, trzeba się przedzierać przez te chaszcza, dobijać się do tej wody, do tych rynienek, żeby próbować coś złowić. No my kończymy, jak wam się podobało oczywiście, to proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał oczywiście. No i zapraszamy do oglądania naszych następnych filmów z nadwody. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, na razie.